Robiłem to bardzo wolno, niepoprawnie technicznie. Teraz dynamicznie, pewnie to jak te spoty. Dzisiaj taki ciężki dzień tych testów, bo to trzeba było się dosyć dużo nabiegać. No tak, no mieliśmy i test mocy kończyn dolnych na platformie, później mieliśmy test szybkościowy na fotokomórkach, no i ten taki najbardziej wymagający test wytrzymałościowy. Tutaj ważna jest koncentracja. Idziemy. 39,56, jeszcze raz. Test mocy, fachowo nazywa się test mocy. Tutaj jak gdyby widać potencjał dynamiczny, eksplozywny zawodników, więc jest to bardzo dobra informacja dla sztabu szkoleniowego. No i tutaj bardzo ważne jest, aby wiedzieć, w jakim punkcie jest zespół, w jakim kierunku podążać. Jeżeli chodzi o zejście poniżej 4 sekund na odcinku 30 metrów w szybkości lokomocyjnej, jest to bardzo dobry wynik. Bardzo duża świadomość sztabu szkoleniowego, który właśnie zbiera te informacje, i to jest cała inteligencja, mądrość sztabu szkoleniowego, żeby korzystać z tego, i po to właśnie wykonuje się testy, aby nadać kierunek dalszej pracy, aby przy kolejnych testach ten wynik tutaj poprawić i aby piłkarze byli optymalnie przygotowani do sezonu. Jakieś prawie 2,5 tysiąca. Podobno to jest dobry wynik, ale zawsze jest margines poprawy i jest nad czym pracować. No, trudne jest w nim to, że biega się, że tak powiem, do odciny. No, trzeba przebiec tyle, ile się ma powera. I że tak powiem, no, ten, kto wytrzyma najdłużej, no, to ma najlepszy wynik w teście, i to jest sprawdzanie naszej wytrzymałości i myślę, że też trochę charakteru.